Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BTV, z tej strony Paweł, zapraszam na trzecią część Resident Evil, Resident Evil 7, trzecia część naszego gameplaya, siódma część gry. W poprzedniej części nie grałem, ale w tą gra mi się całkiem fajnie, mimo że graficznie jest taka trochę niedorobiona, to jednak trzyma ten klimat, potrafi przestraszyć, walki są takie fajne, chociaż mam wrażenie, że poruszamy się jakbyśmy tutaj w jakimś budyniu byli. Mieliśmy sobie dzisiaj otworzyć sobie te tajemnicze drzwi i zobaczyć, co za nimi. Chyba damy radę to otworzyć. Matko, tam się coś rusza. Słuchajcie, to chyba tylko wentylator, całe szczęście. Czeka mnie tutaj chyba wiele fajnych spotkań. Zastrzel mnie. Jak nic, właśnie zaraz przyjdzie nam zmierzyć z tym porąbanym tatuśkiem, który strzelił sobie w łeb. Proch strzelniczy, to też nam się przyda. Starożytna moneta. No dobra, do czego nam te starożytne monety są, to ja nie wiem. Mówiłem wam, że gra mi się trochę tak, jakbym się w kiślu poruszał, bo tak mi się wydaje, że ta postać tak jakoś ma sztucznie obniżoną prędkość ruchu względem tego, jak normalna osoba chodzi. Góry Arklay, 7 lipca 1991. Wiecie co? To brzmi jak opowieść taka Lovecrafta, Cthulhu. To znowuż szalone małżeństwo. Rzeczywiście szalone. Nie znasz go, ale masz wrażenie, że to dupek. To jest chyba ten ich synalek. Dobra, słuchajcie, chodźcie do naszego ulubionego miejsca. Ja sobie zrzucę trochę przedmiotów. Mogłem to zrobić przed gameplayem, ale jakoś nie przyszło mi to do głowy. To tu było? Nie. Teraz się jeszcze zgubię tutaj. Ale te obrazy na ścianach takie dziwne są. Dobra, to już widziałem. Już oglądam chyba to po raz trzeci czy czwarty. Tatusiek chyba na razie da mi spokój. Dobra, chodźmy tutaj. Zostawię sobie na pewno te starożytne monety, bo na cholerę mi to jest potrzebne. Połączę sobie przedmioty. Zrobię sobie drugą tą. Do tego potrzebuję proch strzelniczy, więc wszystkie takie rzeczy do produkcji będę sobie trzymał tutaj. A ze sobą będę nosił tylko to, co mi jest przydatne, czyli amunicję i apteczki, bo chyba o to chodzi w tych grach. Wyjdź z domu, zrobimy sobie jeszcze zapisik. Jedziemy. Nie wiem, czy powinienem łazić z tym nożem, ale... No ale jakoś tak czuję się pewniej, kiedy trzymam kłosę w ręce. Spróbujemy tu się dostać, ale to pewnie będzie za proste, jeżeli ja tak... Aha. Telefon. Dobra, odbieramy. Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. He just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. To trochę popieprzona, że nie może nam powiedzieć, o co chodzi, nie? Wydaje nam się to dziwne. Wygląda jak trzy głowy, pies bez głów. No to słuchajcie, wiadomo już, o co chodzi, mamy wyjść z domu. Rachunek ze sklepu budowlanego. Obroża, kupili jedną obrożę, więc pewnie mają psa. Trochę żeśmy tutaj pominęli część rzeczy chyba. Albo jeszcze wszystkiego żeśmy nie odnaleźli. Dupa tam, a nie to otworzę. Wahadło zagaja. Jeszcze jakiegoś zegara będę musiał szukać, no.
oczywiście, że nie mogę tutaj tego użyć, bo jak już mogłoby być inaczej. Przyjdzie czas i na użycie wahadła, no. Będziemy się męczyć tutaj trochę z przedmiotami chyba, chemikalia znowu. Co będzie, jak jeszcze tu wahadło zagaja? Tutaj musiałbym z tego cień zrobić, ale chyba nie wydaje mi się, żeby wahadło zegara zrobiło tutaj... Postaraj się bardziej. Sam się postaraj. Przetwarz. Kto pomyślał takie zagadki? Ponad 20 zaginięć w ciągu 2 lat. Kapitan Policji Stanowej Hanlon powiedział dziennikarzom, że wszczęto poszukiwania Helen Mitkiff, studentki z Karoliny Północnej, która wybrała się w podróż do Luizjany. W dniu 21 grudnia sucho kobiecie zaginął. W ciągu ostatnich 2 lat liczba zaginięć w południowej Luizjanie stale rośnie. Większość osób zaginionych to turyści i włóczęcy. Do tej pory odnotowano przynajmniej 20 zaginięć. Policja podejrzewa, że mają one podłoże kryminalne i planuje przesłuchać miejscowych oraz przydzielić do dochodzenia więcej śledczych. Alicia Ashcroft, 19 stycznia. Przepraszam za to ziewnięcie, nie to, żebym się nudził tutaj grając. No i co, nie możemy wybić szyby, bo oczywiście, prawda, takie drzwi to dla nas trudne do przejścia są. O, słuchajcie, o, to jest coś. Zawsze chciałem mieć taki ciągnik. Kurwa, co to? Wiecie co? Włożę mu wahadło zegara. Nie pasuje. Trzeba mu będzie jakiś kij od szczotki włożyć. No to na tyle pomieliśmy shotgun, tak? Czy ja pierdzielę, no? Muszę oddać shotguna. Jaki kretynizm, no. A tak było dobrze, no. Może jakąś parasolkę mu włożymy, coś cięższego. Chyba muszę iść na górę, ale na górze słyszę, że ktoś mi łazi. Noż jasna cholera, no. To już czytałem, tak? Zastrzel mnie. Dobra, słuchajcie, musimy iść na górę. Może tam coś znajdziemy. O, babcia sobie siedzi. Może tej babci się wszystko śni. O, szkurza twarz. Nie wiem, czy ten pokój to będzie moje szczęśliwe miejsce, ale zobaczymy, co tu jest. Może to hobby tatusia? Jezu. Świężowe drzwi. Wahadło zegara tu nie poskutkuje. Już pewnie będę musiał użyć tego wahadła zegara. Głosy. Nie dość, że się muszę z tym męczyć, to jeszcze muszę tutaj poznajdować przedmioty, proch strzelniczy. Książka z sporych rozmiarów. Kolumny wyglądają na tu i drożna. Kolejna kaseta. O, będzie co oglądać, nie uważacie? Pokrywa zniknęła. Przenieść złapanego durnego hipisa z sali do przetwórni. Marguerite. Durny hipis. Nie, to na pewno nie poskutkuje. Chciałbym sobie zobaczyć to wideo jeszcze raz. Coś tu
tutaj? Nie. Książki? Nie. O, kolejna starożytna moneta. To tu, to tam. Odblokowane osiągnięcie. To tu, to tam. Ciekawe, co będzie, jak wszystkie te laleczki porozwalam. O, słuchajcie, jest wideo. Wsadzamy kasetę. Zapraszam was na film. I tam, proszę... Proszę, zapoznaj się z tym, proszę, obejrzyj to. Ethan, if you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened. After what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. I can't let her catch me again. A, to teraz ja nią uciekam. Dobra. Jezu, jakieś płody porozwieszane tu. Matko święta, co jasnej broni z Częstochowy. Uciekaj, dziewczyno, szybko. Czy ta baba za nami lezie? Nie. Podała nam spokój. Raz gramy Ethanem, raz gramy Mio. Over here, mommy. A ty kim jesteś? Jezu. Nie jest normalna. Jeszcze zniknęła. Damy radę tu przejść? Dupa zbita, nie damy rady tędy przejść. Na drzwi trzeba było porządnie naprzeć. O! Fajnie to nic tu nie wygląda. Co jest? Gdzieś mnie przeniosło. I zrobiło się jeszcze bardziej ciemno. I am sick and tired. Oh, I'm tired of your bullshit. I need to hide. Dojbała mnie. Get back to your room right now. Nie udało ci się. No to musimy spróbować jeszcze raz. Goni cię Margarite. Znajdź kryjówkę, aby ustrzec się przed Margarite. Może tu się schowam. Za tym pudłem. I need to hide. Why are you putting me through this? What have I done to deserve this except open my home and feed you? Sobie stąd, babo. I don't understand you at all. This is a gift. Wyrolowałem starą jędzę. Spieprzamy. Dobra, dało radę. Chowajcie się za kartonami. Kartony są potężne. Jedziemy. Jezus mój, a to co to? This house has seen more than you can imagine. Just don't understand? Or is it that you just don't care? A się mnie szuka cały czas, no? Że tu będzie dobrze, tak w ciemności, co? Ciemność naszym przyjacielem jest. Chyba twarz. Gówno, tam nic nie knujemy, jestem grzeczna, potulna. Agresja zero.
agresja 0. I stąd cholera jasna. Do ZUS-u po emeryturze. Jeszcze się rozglądać będzie. Ojej. No, don't come over here. No nie, lesie. Aż co za stu? Stay right there, you little bitch! Złapała mnie znowu, no. You've been a bad girl. Ach. Powiem wam, że może to człowieka wykończyć. Wciśnij X, aby wykonać szybki obrót o 180 stopni. Dobra. Jeszcze raz będziemy musieli jej uciekać, tak? Palnik. To chyba nie jest czas na to. Może tu się będę mógł przed nią schować, co? I know you were scared. You think I don't know what you want to do with that boy, Ethan? Siedzimy cichutko, kurna, cichutko. Nawet Bąka nie puśćcie. Zrobi sobie tutaj kółeczko z tą swoją zasraną lampką. Chcę, kurwa, teraz patrzeć, czy 5 groszy nie zgubiła. Może tu jest dobre miejsce na to, żeby się schować. Dobra. Z tamtej strony nas widziała. Z tej może nas nie zobaczy. Czujecie to napięcie? I zaraz się drzwi otwierają i poświeci na nas, no. Gdzie polasło? Dobra, siedzimy tutaj dalej. Może to jest ten moment, żeby ją wyminąć? Zaraz się okaże, czy ona tu nie wróci. Nie, patrzcie, idzie cholera jedna. Idzie normalnie. Że skręci tam do pokoju. Oby. Nie obiecuj. Tu stoi. Ja się wkurwiła, no. We open our home. We open our hearts. W dupie mam taką miłość. Teraz jest na to moment, co? A, trzeba tym będzie poprzekręcać tak, żeby chyba dostać tutaj tego pająka. Czekajcie, bo wyszedł mi pająk, tylko cholera do góry nogami. Czyli tak to trzeba będzie obrócić. Powiem wam, że to łatwe trochę nie jest. A, bo jeszcze tutaj klawisze kursora są. Gdzieś tu kurwa nóżki nie przypasowałem, no. Prawie. No hej! No niewiele, no szlak by to! A, trzeba fotkę tutaj walnąć, że jest okej. Okay. Dobra. Męczę z tym jak idiota. No i dobrze. Czy ta wojenna jędza wraca? Nie mogę tego zabrać chyba niestety. Że to i ten będzie mógł z tego skorzystać. Gdzie tędy? O, żeż jasny gwint. W jakiejś ścianie nośnej idziemy. Sama słodycz. No, papkę żeśmy na 2 razy przeleźli. Jest progres, powinien być gdzieś zapis. Fajnie, że możemy sobie pograć Miją, tylko...
Fajnie by było zobaczyć, jak to jest mieć cycki. Dobra. Słuchajcie, żeśmy chyba na drugą stronę przeszli. She loves you. She wants us to be a family, goddammit. You! You! All you have to do is accept her fucking gift! W dupie mam Dary. Nie chcę nic od Caritasu. Teraz muszę siedzieć znowu za tymi pudłami, bo ta jędza tu łazi. We love you! Why can't you see that? Embrace us! There are known unknowns here, and you are not paying fucking attention! Wiecie co, idę sobie być w drugą stronę. You think little Evie's gonna put up with your shit forever, bitch? No! You don't fucking try to escape yourself. Właśnie taki mam zamiar. Pieprzę cię. There's no way out of there, Missy! Będzie wyjście. I cały czas łazimy z kamerą i kręcimy wszystko. Chyba się poślizgnęła na bananie. Co tu znajdziemy? Wesołe zdjęcie. Co to jest? Jakaś data na zdjęciu? Nie. Co się stało? O kurwa! Where do you think you're going? To nie było straszne. Bardziej w poprzedniej części mnie tatusiek przestraszył. Odblokowane osiągnięcie nie złapiesz mnie. I na tym się kończy przygoda z kasetą, przygoda z filmem, ale już trochę wiemy, co robić. Tam trzeba tego pająka ustawić jakoś. Trzeba ustawić tego pająka. Trzeba też... Jeśli ktoś lubi takie rzeźby. Trzeba ustawić tam tego pająka. Będzie można chyba znaleźć coś do miotacza ognia, bo tam widziałem taką końcóweczkę od palnika. Zapowiadają burzę. 2 października. Po nawałnicy sprzed kilku lat było dużo sprzątania. Chyba czas wzmocnić okno i podkleić dach. Może wezmą do pomocy Lukasa. 9 października. Poziom wody w końcu spadł. Dom przetrwa, ale stary budynek jest mocno uszkodzony. Lukas ciągle gada o wielkim statku, który osiadł na bagnach. Jeśli to prawda, trzeba zgłosić sprawę władzom. Jutro pójdę to sprawdzić. Brzmi jak z opowieści Cthulhu. Nie można tego otworzyć. O, czekajcie. A jednak można. Niebieska głowa psa. To już mamy jeden łeb. Jesteśmy o 1/3, o 33,3% w okresie bliżej zadania. To już żeśmy sobie sprawdzali. Chodźmy tędy, zobaczmy, co tu jest. Tu jest jakieś takie wyjście. Tędy chyba można sobie było przejść. Ktoś się tam tłucze jeszcze. Pieprzone pudełko, amunicja pistoletowa, 12 sztuk. Zobaczymy, co tu jest. Przedmiot, którego chcesz użyć. No, tego nie użyję, nie? Tu potrzebny jest jakiś wytrych, klucz, czy coś w tym stylu. Mam już trochę tego sprzętu. Trzeba by się go pozbyć i włożyć do... I włożyć do naszego bezpiecznego schronienia. Chemikalia mogę jeszcze wziąć i mogę chyba zrobić... Czekajcie, bo nie mogę tu połączyć tych chemikali. A może tak będę mógł to zrobić? Nie, słuchajcie, chemikalia się nie stokują niestety. Mogę sobie zrobić jeszcze jedno miejsce w ekwipunku. Przydałoby się schować część rzeczy, które mam. Ktoś tu lubił dobrą czarną nutkę. Jest ziele. Słuchajcie, zrobimy sobie apteczkę w takim razie. Połącz. O,
w jakiś sposób udało mi się zrobić amunicję. Tylko do czego? Amunicja pistoletowa. Wiecie co? Przeładuję sobie gnata, bo aż jest nieprzeładowanym. A to dobrze nie wróży. Chyba jakoś tak zgiwają w ręce, będę się czuł pewniej. Nie, tego na pewno tutaj nie użyję. Och, nie, no pieprze, strzelba jest z tyłu. Jak się tam dostać? Może tędy dookoła? Myślicie, że damy radę? Byłoby kurde za dobrze, gdybyśmy tutaj wleźli. Okno zabite dechami. Nie wejdę, nie ma bata. Nie ma cholera bata. Muszę zejść na dół chyba jednak. I tam poszukać szczęścia. Zejdziemy sobie niżej. Pójdę poskładam... A, to nie tutaj. Pójdę poskładam swoje przedmioty, bo mam ich stanowczo za dużo. Chyba w tą stronę będzie. O, jest jeszcze jedna laleczka. Ciekawe, co to daje. Pojęcia nie mam. To czegoś się może przydać. Jeden łebca znaleziony. Strasznie pomału biegamy. Słuchajcie, strasznie pomału biegamy. Mogli nam przyszyć dłuższą rękę i dłuższą nogę. Nie powinienem sobie tak żartować, bo to nie buduje napięcia. Słuchajcie, tak. Starożytną monetę. Kasety już nie potrzebuję. Łeb psa. Na razie i tak potrzebuję 3 sztuki, więc będę je sobie tutaj trzymał. To od zegara może mi się przydać, bo nie wiedzieć dlaczego. Nie wiedzieć dlaczego, ale coś czuję, że będzie to otwierało jakieś drzwi. Po tempie mojego chodzenia możecie sobie pomyśleć, że zacząłem się tutaj czuć pewnie, że nic na mnie nie wyskoczy, ale mam nadzieję, że gra mnie zdziwi. Czekajcie, nie, debil jestem, normalnie debil. Muszę się wrócić po swoich sielach. Wezmę sobie jeden łeb psa i zamontuję w tamtych drzwiach. Co będę latał jak głupi. O, co tu jest? A, stąd już zabrałem coś. Tak, tu było jakieś pudełko, chyba jakiś kluczyk znalazłem. Gdzie jest ten łeb psa? Niebieska głowa jest. Bierzemy niebieską głowę. Pieprzymy ją w tamte drzwi. Przy okazji zapis. Trwa zapisywanie, nie wyłączaj komputera. Bombeczka. Otwieranie drzwi, powiem wam, takie troszkę klimatyczne. Jeszcze trzeba na nie naprzeć. A jak nasza ręka w ogóle wygląda? Nie mogę sobie na nią popatrzeć, tylko czasem widzę moją rękę, że została przyszyta. Jak to jest, że ta ręka mogła zostać przyszyta? Nie będzie tak, jak włożę tutaj jeden łeb psa, to się zaraz jakiś skrypt odpali. Tędy nie wejdę, cholera jasna, no. Mogę sobie tylko drzwiami powachlować. Aż to rybaczka wisi, a tutaj jest jeszcze jedna. Figurka. Obrazy zdrowo popieprzona. Tu siedziała ta babka. Czy ja mogę tą babkę zarżnąć? Tak na bezczyla ją zarżnąć po prostu. Z machem. Nie mogę machać nożem, kiedy do niej podchodzę. O! Kogo ta dziewczynka trzyma zajączka? Czego się trzyma? Chodźcie z tej strony, zobaczymy, co jest. Zdjęcie. Evelyn, 2 maja 2014 roku. Nie użyję. Gdzieś powinienem tej części od zegara użyć.
że tutaj gdzieś powinno być jakieś przejście tajemne, cholera jasna, no. To już próbowałem z tym zegarem. Jak nic, zaraz obudzę jakiegoś pieprzonego demona. Się skończy. Gdzieś nie, powiem wam, że nie znalazłem gdzieś pewnie czegoś, albo czegoś nie zrobiłem. To już żeśmy czytali. I teraz nie mogę znaleźć. Nie, no zegarem tego też nie otworzę. Prawo jazdy mi ani maila też nie ma co tutaj próbować raczej. O, w tym miejscu nie byłem. Ja pierdolę, wiecie co, tu się zaraz coś wydarzy. Jak nic się zaraz coś wydarzy. Bo jakżeż mogłoby być inaczej. Nie chcę zaglądać do tej wanny, na razie sobie wyzbieram. Amunicja pistoletowa, jeszcze jej więcej. Zmienię sobie na giwerę. O, jakie piękne, pewnie z Ikei. Starożytna moneta w kiblu, no, ja pierdzielę. Po kiblach grzebie, była pojebana. A. Czego mam wrażenie, że jak ktoś tu spróbuje zrobić, to się coś odpali. Jezus Maria. Ktoś się spierdział w tym, w wannie. Drewniana figurka. Jakaś obrzydliwa breja. Już teraz nie srają do szafek, tylko srają do tego. Do wanny. Coś tu jeszcze jest? Słyszałem jakieś kroki. Ktoś tu lezie. Ktoś tu lezie. Szkoda, że nie można zaglądać jak ten... Kurwa! O ja pierdolę! Heck of a thing, man. Sure shit beats the hell out of dying. No wióżki normalnie. My little girl has given us a gift. And this gift is with me always. Spiedalam. As you can see, the family is only part of her family. Which in a word means... Przestań po mnie. Zabiłem go znowu. Co za po prostu? Ja pierdolę. Ile razy on nie będzie nawiedzał? Leży tam? Leży, dobrze. Żeby go jakoś cholera jasna przywiązać, co? Mam drewnianą figurkę, tylko co ja z tą teraz drewnianą figurką zrobię? Nie wiem, gnata przeładuję na razie. Muszę znaleźć jakieś miejsce, w którym tą drewnianą figurkę będę mógł wykorzystać. Co chodzi z tym łosiem, nie mam pojęcia. O, babeczka teraz sobie tutaj śpi. Jak ona się tutaj wzięła? Skąd ona się tutaj wzięła? Tędy ona przelazła. Nie, to na pewno do tego nie służy. Znowu się kręcę jak gówno w przeręblu. Nie mogę nawet do niej strzelić. Nie. Co, on się budzi po prostu co jakiś czas. Czy za mną gonił, no. I dorwał mnie, no. Tyle biegania i co? I'm gonna squash you like a bug. Hope I'm reading it. Ach, Steve. Zostaw, nie bij, nie po twarzy.
Jestem cholera przystojny. Będę go musiał jeszcze raz zastrzelić. Poszedł sobie. Gdzieś sobie polazł. Słuchajcie, tu spróbuję rozkminić to z tą figurką szybko. Dobra, jest. Jakoś tak, trochę to podobne do tego, co ma być. Może? Udało się, jest. Ptaka, żeśmy odwalili pięknego. Dobrze, że własnego nie musieliśmy. Who builds this shit? Don't you go anywhere! Nigdzie nie mam zamiaru. Zamiast stąd spieprzać. Oby mnie już nie pochwycił. Ja pierdykam, no. Ja pierdykam. Ktoś tak by cię odradzał. Pamiętacie Dead Space'a? Tam też był taki potwór, który się odradzał. Ja pierdolę. Cześć, łosiu. Właściwie nie, to chyba sarna jest. Dobra, może nam to w czymś pomoże. Zobaczmy, co tu jest. Amunicja do wszystkiego i do niczego. Chemikalia znowu. Tego tu nie mogę użyć. Zażyj psychostymulanty, by znaleźć przedmioty? Co? Znajdź trzy psie głowy i otwórz drzwi dziedzińca. Weź strzelbę. Chwilę zobaczysz położenie przedmiotów. Powiem wam, że to całkiem przyjemne chyba. Tutaj w tamtym pokoju jest dużo rzeczy. O, tu coś jeszcze leży. To amunicja pistoletowa. Całkiem nieźle jest na prochach. Całkiem nieźle jest na prochach. Super rzeczy pochowane. Po prostu miodzio. Kolejna starożytna moneta. 14 czerwca. Mąż i żona na wakacjach. Mąż sprawdził się. Został 12 członkiem rodziny. Niestety żona była bezużyteczna, więc pozbyliśmy się jej. 7 lipca. 3 studentki. Wszystkie zgniły. Lukas to jełop. 13 sierpnia. Bezdomny. Zmienił się po 3 dniach. Teraz jest nas 13. Matko. Co oni tutaj robią? Wygląda jak rysunek dziecka. Ja pierdolę, kolejna sarna. Co oni tu... Fetysz o tych sarnach mają? Wszyscy mogą być ofiarami. No na pewno wszyscy mogą być ofiarami. O, jest. Jezu! Proch strzelniczy. Najgorszy ochrzan w życiu, jaki zebrał mój dziadek, to było wtedy, kiedy dziadek był wędkarzem i hodował sobie robaki na ryby. A może ja mogę do tego strzelić? Czekajcie. Dupa tam, zmarnowałem tylko amunicję. Ale mam całkiem nieźle tej amunicji. To sobie przyładuję gnata. I jak powiedziałem wam, dziadek był wędkarzem i uczył mnie tam, jak łapać dżownicę, jak łowić i tak dalej, ale założył sobie hodowlę robaków na przedsezonem wędkarskim w lodówce u babci. Białe robaczki hodował. O, to nie wygląda dobrze. Hodował białe robaczki, tylko te robaczki się babci po lodówce rozlazły, bo tam czegoś dziadek nie dopilnował, nie zamknął pudełka czy jakoś tak. I niestety... Babcia go zdrowo opieprzyła. Właściwie powiedziałbym, że to był opieprz, ale to jeszcze mogę zrobić. Proch strzelniczy i chemikalia mogę łączyć.
I wtedy powstaje mi co? Powstaje mi amunicja pistoletowa, tak? No dobra, ale apteczki się przydadzą. Tylko mam już cztery, jedną mógłbym zaoszczędzić. Przyda się na finałową walkę. Nie, lodówki nie chciałem zamykać chwilowo. Tam chyba lasagne widziałem. Hej, witaj lasagno. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Otworzyły nam się jakieś tajemnicze drzwi. Na wszelki wypadek zmienimy na gnata. Jest naładowany. Jest. Dead Space, pamiętacie, były takie w ścianę powtapiane różne dziwne rzeczy. What? O kurwa! Ja nie! Spieprzam stąd. Co to jest? Idź stąd. Zajebałem? Naśmieć? Zgnij. Bo można to jakoś podpalić, zadeptać, zbezcześcić. Dobrze, że gnata miałem. Bo już psychotropy przestały działać. Z tego gówna znalazł się znowu coś powykluwa. Czy to są pudełka, które mogę rozpieprzyć? Nie. Dobrze, że mam sporo amunicji. Tam są jakieś pudła. A znowu spróbuję tutaj włożyć ten klucz od zegara. Pierdzielone, no. Ale to wahadło od zegara powinno pasować w tym miejscu, gdzie ja mogłem strzelbę wziąć. Dlaczego mi się tam to nie udało zrobić? Jest jakaś dziwna hodowla tutaj. Rzucę sobie apteczkę. Chyba co jakiś czas mijam po prostu te pudełka, które w tajemniczy sposób przenoszą mnie. Czego ja mogę użyć tą starożytną monetę? Nie wiem, do czego jest starożytna moneta. Może jest jakiś achievement z tym związany. Co tu jest? Coś ze mną nie tak, to na pewno to gówno, o którym mnie karmią. Nie dam się zabić bez walki, wezmę strzelba z pokoju rekreacyjnego i sprawię, że pożałują tego, co mi zrobili. Musisz stąd uciekać, kocham cię, Courtney, żegnaj, Travis. Te sukinsyny mnie szukają, ale może ta wiadomość umożliwi ci ucieczkę. Aby uciec, musisz znaleźć rzeźby w kształcie psich głów. Jedną z głów widziałem w podziemnym prosektorium. Weź ją, to klucz do wyjścia. Dobra, to tyle, żeśmy się dowiedzieli. Jest miejsce, żeby zrobić sobie zapis. To tutaj nie podziała. Potrzebuję jakiś wytych klucz albo jakieś inne gówno. Jeszcze amunicję żeśmy znaleźli. Dobrze. Żyjemy. Słuchajcie, zapisujemy sobie. Znajdź trzy psie głowy. No to będziemy ich szukać, cholera, trzy psie głowy. Po osiedlu się miotają jakieś burki takie. Ale to opowiem wam następnym razem, jak się zobaczymy, bo słuchajcie, gramy już 40 minut, zapraszam was na kolejny odcinek Resident Evil 7, to będzie już chyba nasz czwarty gameplay, więc do zobaczenia w dniu następnym, jeśli się podoba łapka w górę, jeśli nie łapka w dół, ja zaraz siadam, kręcę kolejny odcinek, bo powiem wam, że gra mnie wciągnęła, ciekaw jestem, co tutaj takiego popieprzonego się dzieje, trzymajcie się, do zobaczenia, hej.